Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek, firma Remont For You. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym tipem i trikiem ode mnie. Mianowicie powiem Wam, jak rozwiązać dosyć częsty problem u nas w Polsce na budowach. Mianowicie, co zrobić, kiedy murarze wyjdą Wam za wysoko rurą kanalizacyjną względem poziomu posadzki tak zwanego chudziaka. Zapraszam Was na wideo. Słuchajcie, problem, który chciałbym dzisiaj omówić, niestety jest częsty u nas w Polsce na budowach. Mianowicie, robiąc poziomy kanalizacyjne, wychodzą zdecydowanie za wysoko ponad poziom posadzki tej pierwszej, tak zwanego chudziaka. Chodzi mi o tą płytę fundamentową, którą wylewamy pomiędzy ściankami fundamentowymi. Teoria jest taka, że koniec kielicha rury, to jest rura, tak? Tutaj mamy kielich. Kielich to jest ta część rury, która jest poszerzona z uszczelką. Końcówka kielicha powinna być w płaszczyźnie tej, że tak powiem, tej posadzki. Niestety czasami wiemy z doświadczenia, że jest nieco inaczej. I powiem Wam w ten sposób. Wcześniej nie wiedziałem, że są takie patenty i dlatego też się z Wami tym dzielę, bo podejrzewam, że też nie wszyscy wiedzą. Wcześniej można było sobie poradzić w ten sposób, że po prostu rozkuwałem kawałek posadzki, wyciągałem tą rurę, no i musiałem dostać się do kolanka i ją skrócić, tak? Albo tam gdzieś do jakiegoś trójnika. Tylko że niestety czasami kanalizacja jest wykopana znowuż zbyt głęboko, tak? I rozkuwanie tego, wydobywanie, to już możemy zobaczyć, jeżeli na przykład zdejmiemy kapsel tutaj zabezpieczający ten korek i zobaczymy, włożymy rękę, że nie dotykamy końca rury, bo to spokojnie możemy wyczuć, no to powiem Wam szczerze, nie ma sensu dalej kuć, bo to jest po prostu bez sensu, bo będziecie musieli wykuć lej po bombie tak zwany. I teraz tak, są takie złączki do rur kanalizacyjnych, tak zwane, to się nazywa fachowo chyba złączka dwukielichowa, czyli mamy kielich z jednej strony, kielich z drugiej. Tylko pojawia się problem taki, że jeżeli nałożymy taką złączkę tutaj na rurę i tutaj będzie nam po prostu lecieć woda. Ta woda, wyobraźcie sobie, że ta złączka jest tutaj nałożona, tak? Ta woda będzie nam wlatywać po tej ściance rury. Ona się będzie zatrzymywać na uszczelce, ale ta uszczelka z czasem może nam sparcieć i dlatego unika się takich połączeń generalnie. Tak więc ja bym tego nie radził tak robić. I powiem jeszcze w ten sposób, jeżeli tam oglądają mnie ludzie, którzy też murują budynki i tak nie do końca wiedzą, jak to zrobić. Reasumując, końcówka, góra rury z kielichem powinna być w poziomie posadzki, tak? To powinno być zrobione. I teraz tak, druga rzecz jest taka, też kolejny problem, który jest mega, mega irytujący, no po prostu mnie to szlak trafia, nie wyciągnięcie uszczelki przy kapsulowaniu. Zobaczcie, tutaj w każdym kielichu rury kanalizacyjnej mamy założoną uszczelkę. Tutaj jest taki wrąb na uszczelkę i po prostu niektórzy wykonawcy, którzy robią takie poziomy kanalizacyjne, pchają ten korek na chama, można powiedzieć, dobijają go nogą. Ten korek włożyć jest łatwo, bo ta uszczelka jest zbudowana na zasadzie klina, że wkładamy łatwo, ale już wyciągnąć, no to jest dramat. I po prostu trzeba się nadenerwować, używać jakichś tam, nie wiem, breszek, cudów, niewidów, żeby po prostu to powyciągać. Jest fajny patent, jak to zrobić bezkolizyjnie i tak, żeby po prostu wszyscy byli zadowoleni. Wyjmujemy uszczelkę, tak, z tego i wkładamy korek, tak, to jest proste i logiczne, tylko co zrobić z uszczelką, żeby ona nie zginęła. Zakładamy sobie uszczelkę tutaj, na tą stronę, tak jak widzicie tutaj, tak, i dopiero wkładamy sobie korek w naszą rurę. Zobaczcie, tak to powinno wyglądać. I teraz wyobraźcie sobie, że tutaj jest, no, jakiś tam, wylewamy jakimś betonem, te rury oczywiście powinny być osłonięte. Ja na przykład kupuję rurę 160 i nakładam takie pierścienie, żeby ten beton nie dotykał tej rury i tak to powinno być mniej więcej zrobione. Ale wiadomo, że tam zawsze trochę betonu się dostanie, ciężko jest to wyjąć i dzięki temu sposobowi po prostu jest nam łatwiej. Tak więc polecam robienie czegoś takiego, żeby po prostu się nie denerwować. Ale teraz do sedna. Słuchajcie, jeżeli
Jeżeli mamy rurę wystawioną no, zbyt wysoko ponad poziom posadki, załóżmy, że to jest coś takiego, tak? No i teraz co zrobić, żeby to było w miarę bezkolizyjne? Obcinacie rurę na równo z posadzką, tak? Czyli można powiedzieć na zero i musicie zaopatrzyć się w takie złączki. Zobaczcie sobie, to jest złączka, taka jakby redukcja wewnętrzna do rury kanalizacyjnej. Wygooglam jeszcze te redukcje i puszczę Wam tutaj gdzieś w rogu zdjęcie, jak one wyglądają. Te redukcje są w trzech rozmiarach. Ja tutaj mam akurat 100x50, jest jeszcze 100x75, która wygląda identycznie, tylko że tutaj po prostu jest większa średnica. Ta jakby to przejście 100x100, no bo jeżeli chcemy podłączyć umywalkę, no to wiadomo, tak, że nie ma problemu, ale jeżeli chcemy podłączyć toaletę, no to potrzebujemy rozwiązać problem z wyjściem na rurę setkę, tak? I istnieją też takie przejścia na setkę, tylko że wtedy ten kielich jakby wystaje nam tutaj z tej rury. Jest takie zgrubienie i wystaje nam do góry. Czyli teoretycznie będziemy mieli powyżej po prostu no, posadzki, chyba że chcecie to sobie obkuć dookoła i obciąć tą rurę głębiej, no to wtedy włożycie to głębiej. I teraz tak, cały pic polega na tym, jest to bardzo proste, ja o tym wcześniej nie wiedziałem, bo zaopatrywałem się w innej hurtowni, gdzie akurat tego nie było i po prostu no, nie wiedziałem o tym. Pic polega na tym, że tą redukcję wkładacie do środka i nie potrzebujecie mieć kielicha tutaj w rurze. Czyli obcinacie ją po prostu na zero, bierzecie sobie smarowidło. Też mnie dużo osób o to pytało, to jest środek poślizgowy do rur. Tak to mniej więcej wygląda. Ja mam tutaj jakąś tam firmę, nie wiem, no nawet możecie sobie wygooglać, to się nazywa środek poślizgowy. Można użyć płynu do mycia naczyń, można użyć kremu do rąk, też się sprawdza i to chyba nawet lepiej niż płyn do naczyń. To kosztuje parę groszy w hurtowni, tak więc jeżeli robicie takie tematy, no to warto sobie zakupić. I ja sobie wymyśliłem coś takiego, jeżeli może tam widzieliście w timelapsach, czy też nie, w poprzednich filmach, jak składałem kanalizację. Ja wymyśliłem coś takiego, że po prostu wycisnąłem sobie ten środek poślizgowy do korka, żeby za każdym razem po prostu nie smarować paluchem i nie brudzić sobie rąk, tylko po prostu maczamy sobie pędzelek, smarujemy dookoła i wkładamy rurę, tak? Czyli po prostu bierzemy sobie środek poślizgowy, smarujemy sobie dookoła, jak to mówią faceci, na sucho to ciężko idzie, więc musimy wszystko sobie ładnie posmarować. Zobaczcie, no i w ten sposób, jak mamy taki pędzeleczek, nic nam się tutaj nie brudzi. I jak mamy obciętą, wyobraźcie sobie, że to jest obcięte na równo z posadzką, wkładamy sobie tą redukcję. Wchodzi dosyć ciężko, ale to dobrze. Wkładamy sobie tą redukcję. Weszło. Ja pierdzielę, trzeba się trochę namęczyć. No dobra, weszło. Tutaj widać nawet kawałek tej uszczelki. Tak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie. Mamy włożoną redukcję w środek rury. I teraz woda, która będzie spływać, tak naprawdę nie ma możliwości, żeby ona wyleciała poza tą rurę. Wszystko jest ładnie uszczelnione i zrobione tak, jak być powinno. Tak więc no tak to wygląda. Możecie sobie zobaczyć. Wszystko ładnie, pięknie. Dobra, trochę się zmęczyłem. Mam nadzieję, że ten trik Wam się podobał i uratuje paru osobom tyłek, bo ja osobiście o tym nie wiedziałem. Dopiero niedawno się o tym dowiedziałem. Tak naprawdę tutaj na tej budowie było zrobione wszystko w miarę ok i nie było takich dziwnych kombinacji, ale czasami faktycznie, powiem Wam szczerze, można się przeżegnać lewą nogą, patrząc co jest zrobione. I tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.